Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z Ori. Przepraszam za te, nie wiem, dzień, dwa dni przerwy, już sam nie pamiętam, ale no z tą łapą, tak jak mówiłem na odcinkach z Isaaca, jest naprawdę strasznie. O tyle dobrze, że... O tyle dobrze, prawa ręka mnie boli, a zawsze mi bola lewa, więc to z tym akurat źle, ale boli mnie trochę inaczej, w inny sposób i na przykład trzymanie pada aż tak bardzo mi bólu nie sprawia, więc jeszcze jest do przeżycia. No i co, wracamy do Ori i wracamy w poszukiwaniu ogników w tym momencie. O, tu też jest przejście. O Jezu, nie chciałem tego zrobić. Tu jest przejście. A może i nie, nie ma chyba przejścia. Jest dużo dróg, którymi mógłbym podróżować teraz do różnych ogników. Tropikalna jakaś siła tutaj. Ja bym najpierw przeszedł tutaj. Wróciłbym się praktycznie na sam początek tutaj mapy i sprawdził po prostu, co tu jest do odkrycia. Tych przeciwników, których tam mamy, no nie powinni być jakiś nie wiadomo silni, jak silni, bo przecież... no byliśmy tam ostatni raz ile? 6 odcinków temu? 7? Więc naprawdę powinno być ok. Mówię, podstawowi przeciwnicy... O nie, ja tu nie chcę atakować! Proszę mi tu zmienić atak na coś innego. Tu miał być samuraj. O, to. Git, git, teraz się wszystko zgadza. A w tamtym miejscu, do której się próbowałem dostać ostatnio, nie jestem w stanie się dostać teraz, napisaliście mi, więc dzięki za info, nie będę teraz tracił niepotrzebnie czasu tam starając się dostać. Uuu, ale co to jest zapływający? To jest przeciwnik? Wygląda ładnie, a nie wiem, czy go chcę zabijać. A wygląda naprawdę ładnie. Co tu mamy ciekawego? Myślałem sobie nad w ogóle zwierzakiem do domu. Wiele razy wam mówiłem o tym zresztą na odcinkach. Byłem parę razy w naszym w Skierniewickim schronisku, wychodziłem z różnymi pieskami na spacer, jeden nawet mi się naprawdę bardzo spodobał, ale naprawdę no po dłuższym czasie, po dłuższym namyśle stwierdziłem, że dam sobie na razie spokój, bo pies to jednak zbyt duża dla mnie odpowiedzialność. Ole, śmieszny. Ale nie wiem, cały czas szukam czegoś nowego, nadal nie jestem w stanie się na nic zdecydować, bo mówię, nie chcę pochopnie podejmować decyzji i wziąć niepotrzebnie zwierzaka. Niepotrzebnie, no wiecie o co chodzi, nie chcę wziąć zwierzaka, którym później nie będę miał czasu albo nie będę chciał się opiekować. Dobra, i tu już pamiętam, tu byliśmy, na razie nie idę w lewo, pójdziemy sobie do dołu. A, już wiem czemu tu nie byłem, bo tu była zatruta woda. Aha, i tu też nie przejdę, ale przypał, muszę naokoło iść, najgorzej. I nie mogę się tutaj teleportować, jak jestem w wodzie. Dobra, zaczekajcie chwilę. Przejdziemy sobie tak. I tak chyba szybciej będzie się teleportować tutaj niż przebiec. I zejdziemy sobie do dołu. Tam na pewno możemy przejść, bo tam już przecież byłem wcześniej, na samym początku gry. Wracając. Kocham psiaki, bo psiak to jest chyba takie zwierzę, które najbardziej można tulić, mi się wydaje, nie wiem. Kotów kiedyś nienawidziłem, ostatnio się troszkę przekonałem do kotów i nie uważam, że są takie beznadziejne. Ale nie wiem, to naprawdę musiałbym, nie wiem jakiego świetnego kota mieć, żebym mógł się do niego przytulić. Ostatnio byłem u jednego z widzów w domu, który ogarnia mi tam plecki, czy wszystko jest u mnie z plecami dobrze, może szukaliśmy problemu z tymi właśnie nadgarstkami, bo on się trochę na tym zna. I on miał na przykład jeża, i jest jaki ten jeżek był słodziutki po prostu, no. Ale do jeża już się nie przytulę, więc jeża też chyba bym nie wziął. Ała, ała, nie bij mnie. O, utopił się. Dobra, weźmy sobie potem blask, bo mi trochę szkoda go, teraz mi by się przydał, bo będziemy mieli chyba wystarczająco dużo blasku, żeby potrójny skok sobie kupić. I ja na pewno sobie kupię potrójny skok, żeby mieć po prostu większy luz tutaj na mapie podczas eksploracji, tak jak właśnie ktoś napisał mi w komentarzu pod ostatnim odcinkiem. Co tam jeszcze się zastanawiam? Standardowo tam, wiecie, jakaś świnka morska, coś w tym stylu. Chyba najbardziej by mi normalnie pasował kot, zwierzę, którego nigdy nie nienawidziłem, ale z psem jest taki problem, żebym musiał wychodzić, a ja mam tak ostatnio rozwalony zegar biologiczny, że ja się czasami potrafię, nie wiem, nie iść spać do 9, budzić się potrafię o 14, za dnia spać, często mnie nie ma, bo sobie jadę gdzieś. O, a co tutaj, jak mam się tutaj dostać niby, przepraszam bardzo. O, to jest ciekawe. Muszę coś rozwalić? Czy nie wiem, tutaj może przejść?
Albo tu? Dziwne, nie mam zielonego pojęcia. No, a taki kot ma taki plus w porównaniu z psem, że nie muszę z nim wychodzić na spacer. I tam nawet nie, że ja nie mam czasu, że mnie nie ma, ale ja już wiem po prostu po sobie, mi by się nie chciało wychodzić na ten spacer. Ja bym przez pierwszy miesiąc posiadania psa z nim chodził przechętnie, ale później... Oczywiście nie zawsze, ale sądzę, żebym na siłę z nim chodził, a chyba nie o to chodzi w posiadaniu pupila w domu. Więc nie wiem, tak cały czas myślę o tych zwierzakach, na nic się nie mogę zdecydować. Ale to chyba dobrze. Chyba lepiej myśleć cały czas, na nic się nie zdecydować, niż myśleć chwilą i kupić pochopnie zwierzaka, który nie będzie się cieszył z życia u nas. Nie no, też tak mówię, nie no, bez przesady, chyba aż taki zły nie jestem, żebym wziął zwierzaka, który by się nie cieszył z siedzenia u mnie. Poza tym moja narzeczona jest taka niezbyt chętna do zwierzaka. Trochę namówiłem na tego psa, ale później sama stwierdziła, że to nie jest dobry pomysł. Ale jak powiedziała ładnie, to jest twoje mieszkanie, rób co chcesz. Ale jak facet ma odebrać zawsze zdanie, rób co chcesz od kobiety? No to wiadomo, że to jest, nie możesz. No co innego, no co innego. Rada dla was. Młodsi widzowie, panowie, jeżeli dziewczyna wam w przyszłości mówi, rób co chcesz, to zazwyczaj znaczy, że nie możesz tego robić. Dobra, tu miałem mega problem wcześniej. Wow, ty jesteś naprawdę silny. Dwa, trzy i cyk. Wow, dobra, ciebie się w ogóle nie spodziewałem. Pierwszy raz widzę tego przeciwnika. Ile tu ich jest w ogóle? Dobra, mam chwilę luzu. Zdążę się wyleczyć? Zdążę. Super. Wow, wow, wow. Jezu, naprawdę silni są. Muszę zaczekać, aż wyjdą. I chyba nawet nie jestem w stanie ich uderzyć. A nie, dobra, widzę, że jego zdrowie trochę padło. Trochę się to zdrowie... Ała, rusza. Tylko żebym nie padł, bo będzie zaraz naprawdę przypał. Uleczmy się. Dobra, jeden padł. Nie wiem, czemu one się tu pojawiają. Trochę... Mnie to ciekawi, czy tu jest jakaś specjalna miejscowa i jest coś do odkrycia, jeżeli ich pozabijam? Być może. Weź go traw w ogóle. No wychodź, wychodź. Kochaniutki, o Jezu, no nie chcę tak atakować. No dawaj mordo. O, super. Jeszcze jeden przeciwnik się pojawił. No cały czas się pojawiam. To wygląda jak na takie miejsce z wyzwaniem normalnie. O Jezu! Dużo ich tu. Cały czas się ktoś pojawia. Co tu się dzieje? Dajcie mi chwilę odsapnąć. Dobra, wyleczmy się. Okej, to się otwiera. Super. Już się bałem, że mi się nie uda. No, może wy macie jakiegoś zwierzaka, który może być kochany, którego można przytulić, a który nie wymaga aż tak dużo pielęgnacji jak pies. Zużywaj zdrowie, by przekształcać, by rzucać zaklęcia, gdy nie masz już energii. Nie podoba mi się ten kamień, słabizna. Z tych kotków najbardziej mi się podobał, to też się mojej narzeczonej kompletnie nie podoba. Nie wiem, jak on się nazywa, czy to się nazywa Sphinx? Taki kot bez skóry. Znaczy bez, Jezu, bez skóry. O, ale to by było straszne. Kot bez sierści, samą skórę taką ma widoczną. Trochę o nim czytałem. Drogie są jak nie wiem te koty. Sądzę, że jakby były tańsze, to może już bym nawet kupił. Ale może to też i dobrze, że zaczekałem. Ale bardzo mi się podobają. Poza tym słyszałem, że są bardzo inteligentne. Polecał je mój przyjaciel, bo jego dziewczyna ma takiego kota. I właśnie są podobno bardzo takie, wiecie, no, lubiące dotyk, lubiące właśnie jak się z nimi siedzi. No wiadomo, no nie każde zwierzę jest do tulenia, to nie jest, że to ja mam kurde jakieś wymagania takie i każde zwierzę będę tulił sobie jeża do przytulania, nie kupię chyba. A ten właśnie kotek podobno to lubi, więc jak najbardziej by się sprawdził.
Dobra, gdzie my tu jesteśmy? Bo tutaj chyba nic nie ma. To jest do rozwalenia. O, z tego co widzę, to nie. Coś tu jest? Wow, weź mnie, nie łap, człowieku. Dobra, uciekamy, uciekamy stąd. O, no i super. To, wow. Zaraz, jak to działa? Nie rozumiem. Nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Ha. Ale dzikie. Dlaczego to się zamyka? Dobra, spróbuję tylko tak podbić, tak? Nie, dobra, to nie działa. Chyba, że... A, dobra, może i nie. Spróbuję raz tak zrobić. To leci do wody w ogóle te pociski? Chowają się w wodzie? Nie, nie chowają się. Nie, no to chyba bez sensu, nie ma co tutaj próbować. Ja wlatuję do góry i idziemy w stronę drzewa. Kolejnego z umiejętnością. Dawaj, strzelaj tutaj. O, trochę żeś przestrzelił, wiesz? No i super. Tu jakieś leczonko, tylko po co mi to teraz? Dziwna miejscuwa. Może tu się nie schowa? Też się chowa. Ale przypał, co ja muszę zrobić, żeby tu się dostać? Nie mam zielonego pojęcia. No nic, idziemy dalej, nie będę na siłę próbował tam się dostać. O! To jest tok? No tak, chyba tok. Ach, witaj, przybywasz w odpowiednim momencie. Właśnie rozszyfrowałem te kamienie. Dla zwykłego obserwatora mogą one wyglądać jak 100 kamyków, ale dla mnie to klucz. Spójrz, niektóre są podłużne, a inne krótkie. To zapis nutowy piosenki. O, piosenka, lubię piosenki. Czy to się nagrywa w ogóle? Nagrywa się. Po jednej poproszę. Jestem pewien, że ta piosenka otwiera bramę do opuszczonej nory. Nie wiem tylko w jaki sposób. Znać artefakt w opuszczonej norze. Czyli tutaj, tak? To jest... A, tutaj jak niżej zejdę, to jest chyba opuszczona nora. Ło! Mogę się tego łapać? Jak to działa? Przepraszam bardzo. Mogę się od tego odbijać. Okej, okay, i pewnie tutaj jakiś... Będę musiał piosenkę zagrać, coś w tym stylu. Żeby to się otworzyło! Okej, okay, okej. Okay. I tu nawet nie mogę zejść. No, ale przypał. Jeszcze raz, chciałem zobaczyć, gdzie jest w ogóle ta misja. Jaki mam dostęp do tych misji? Wola ogników, ruchome piaski. Milcząca mapa, nie. Budujemy nowy dom, nie. O Jezu, gdzie to jest? Już mi się tutaj questy skończyły. W ciemności, nie. Z rąk do rąk, nie. Opiekun drzew, nie. Rodzina w komplecie, nie. Tajemnicza studnia, aha. Otwórz bramę i znajdź artefakt dla Toka. Znajdź artefakt w opuszczonej norze. Nie wiem, jeszcze z nim pogadam, może mi coś powie. Gdybym tylko potrafił odczytać kamienną notację, No ja też nie umiem odczytać kamiennej notacji. Chyba, że... Według długości. Najwyższy, potem najmniejszy, dwa średnie, najwyższy, najmniejszy, najwyższy. Czyli według długości tutaj. Ten jest najmniejszy, tamten jest średni, ten jest najdłuższy. Czyli najdłuższy, najkrótszy, średni, średni. Spróbujmy tak. Najdłuższy, najkrótszy, średni, średni. Najdłuższy, najkrótszy, najdłuższy. Najdłuższy. Najkrótszy. Średni. Średni. Najdłuższy. Najkrótszy. Najdłuższy. O, no i super. Dosyć łatwe do rozszyfrowania, szczerze mówiąc. I pogadajmy w ogóle z Tokiem. Ćwik, droga do opuszczonej nory jest teraz otwarta, świetna robota. Daj znać, jak trafisz na coś ciekawego tam na dole. Oczywiście. A otworzyło mi się przejście tutaj? Tu nie, o, ciekawe. No trudno się mówi, idziemy do opuszczonej nory. Chciałbym, kurde, ja tu poszedłem tylko po umiejętność. A tu widzę, że grubsza akcja się w ogóle szykuje. I teraz tak, i o, tym się szybowało, właśnie, bo... Muszę pamiętać, że szybować mogę. O, Lupo, co ty tu robisz? Lupo się nazywasz chyba, tak? Jak tam mam do niego wejść? Nie mam zielonego pojęcia. Opuszczona nora. O, nowa wersja tego przeciwnika. Ciekawe, czym się różni. Szybszy jest, czy coś? Oj, przeciwnicy tutaj. Do ciekawych nie będą należeć.
Pójdźmy to w jego stronę jako tako. Wracamy. No i najłatwiejszy. Ała! Nie da się łapać tego tak łatwo. No, najłatwiejszy sposób na zadawanie mu obrażeń to będzie właśnie bicie go jego własnymi pociskami. Uuu, dawno tego nie widziałem. Pokazuje teleporty między sobą. Super. Czyli tu. O! Muszę może wyżej skoczyć i. Chyba tak. Bo tak teraz tutaj nie za bardzo mam co zrobić, szczerze mówiąc. Mogę sobie jedynie skoczyć tu. I znowu wrócić w tę mańkę. I tu muszę wskoczyć za pierwszym razem. Ała! Dobra, no nie trafiam coś, nie idzie mi. No czekajcie. I cyk. I cyk. I cyk. O, no i super. Nie jestem tu bezpieczny. Dobra, to wiecie co, bo ja nie chcę ryzykować. Utraty życia, a tam na bank jeszcze coś jest wyżej. I tam w ogóle muszę pójść, żeby dotrzeć do Lupo. Uleczmy się. Przejdźmy tędy jeszcze raz. Do góry. Wow. Idealnie. No i tu nie ma już problemu, żeby się wspiąć. Cześć, kolego. I cyk w ciebie samego. O, się schował. Co za pami prostek. Kolejny kamień tam jest w ogóle do wzięcia. Fajna sprawa. Kolejne drzwi na runy. A tam co jest? O, pierwszy raz coś takiego widziałem. A, to jest chyba to coś, co Tokowi muszę dać. Jesteś w stanie tu strzelić? No, teoretycznie jesteś. Ale tak ledwo, ledwo co, więc to chyba nie tędy droga. Przejdźmy tu. I to w ogóle mi pokazuje dokładnie, gdzie co się łączy, więc może rzeczywiście powinienem w ten sposób to ogarniać. Tu wygląda, jakbym miał się po prostu rozpędzić jeszcze raz. A nie, co ja gadam. To mi nic nie daje, jak się tak rozpędzę. Czyli muszę zrobić coś takiego. Okej. Jestem tu. To połączenie w ogóle jest gdzieś indziej, do dołu. A nie. Tutaj, okej. Nie chciałem cię złapać na lasso. Najgorzej z tym lassem, bo teraz czasami mnie łapię do przeciwników na lasso, gdy kompletnie tego nie chcę. O, i jestem, super. Tak się tam mazarnie trochę to poszło, ale się udało coś tam ogarnąć. Podnieśliśmy jakieś drzewo. Kto te mechanizmy tu stawiał? Kto był w tym lesie przed nami? Kurde, ten wielki żabol, kwolok, czy jak on tam się nazywa? Dobra, pierwszą runkę już mam. Stąd już mogę wrócić, tu kompletnie nie muszę być. Idziemy dalej do góry. Tylko weź się teraz tutaj wróć. Ała! No właśnie, to wcale nie jest takie łatwe. A to? O, znowu czasówka. Czasówka, tylko ja jeszcze muszę wiedzieć, jak ja mam tam dotrzeć. Więc może najpierw się uleczę, jeszcze raz tam cyknę. I teraz co? Tędy jeszcze nie leciałem chyba. A dobra, ale jednak leciałem. To mnie wyrzuca tu. A to? Okej, czyli stąd chyba muszę się przebić. Do góry. Nie widzę innej opcji. Tylko muszę to zrobić zupełnie inaczej. Czyli będę musiał spaść tutaj. Czemu mnie łapiesz tym lasem? Będę musiał spaść tu. Zrobić tak. To naładować. I... O Jezu, nie wiem, czy mi się to uda. Nie udało mi się, ale przypał najgorzej. Jeszcze raz. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrą drogę wybrałem do tego wszystkiego, ale... Niech będzie. Nie... O! Co się z tym Orim stało? Jak go wykrzywiło? Ostatni raz spróbuję tą trasą. I najwyżej będę potem myślał o jakiejś innej drodze. Chciałem tutaj pójść do góry i tu się rozpędzić po prostu. Ale nie, no właśnie, to mnie przeniesie
do tego samego miejsca, więc tu w ogóle gdzieś indziej powinienem lecieć. Chyba, że... Nie, to zdecydowanie mi za mało daje, ale przypał, nie mam naprawdę zielonego pojęcia, co mam tutaj zrobić. Muszę się jakoś bardzo, bardzo mocno rozpędzić. Czyli teoretycznie stąd, na przykład tutaj muszę się rozpędzić. O Jezu, przepraszam, że teraz mnie musicie oglądać w takim miejscu, gdzie... No czemu ty go łapiesz? Odbij się od niego. O, jesteś wystarczająco blisko. Okej, tu jest jakaś inna miejscowa. Dobra, nie wiedziałem o tym. To teraz już się wszystko wyjaśniło. Czyli muszę wbić do tego połączenia. Bo tutaj właśnie tak pokazuje taki łuczek, jakby nie wiadomo co, a to tak naprawdę łączy gdzieś zdecydowanie wyżej. Więc zwalę winę na mapę, to nie moja wina. Dobra, lecimy szybko. Cyk do góry. I jesteśmy. Przeszedłem tam dalej, ale tu nadal jest coś do zwiedzenia. No ale najwyżej się tutaj akurat po prostu wrócę. Nie, no czemu to lasso? Jak mnie denerwuje to lasso. Ja w ogóle tych przeciwników nie chcę się chwytać. Jedyne co chcę z nimi robić, to odbijać ich własne pociski w ich stronę. A to lasso cały czas mnie do nich przyciąga. To jest mega denerwujące. Okej, tu się mogę trochę rozpędzić. Oła! Chyba nie o to chodziło. Dobra, jeszcze raz, rozpędźmy się. Chyba też nie o to chodziło. Co jest? Czemu mi tak ładnie wtedy wyszło, a teraz nie idzie w ogóle? Lecimy. Co jest no? Za pierwszym razem mi wtedy wyszło. No! nie wiem czemu mi to wtedy tak ładnie wyszło, a teraz taki dupson straszny. Może po prostu zrobię tak, że się rozpędzę. Oj, z takiej wysokości już powinno wystarczyć. No właśnie, ja tam kombinuję nie wiadomo co. Jak to moja mama by powiedziała, jak koń pod górę. Tu jest po prostu... A powrót tutaj! Okej, ja tu dostałem moją umiejętność podwójnego skoku. Ale trzadzior. No, wszystko połączone. No, tylko żeby teraz wskoczyć wyżej, to będzie problem. Chociaż właśnie, mogę tak to bardzo bezpiecznie robić w ten sposób, że przy każdym przejściu sobie... O, jeszcze raz skaczę i za każdym razem jestem trochę wyżej. No nie, no jak to lasso mnie po prostu zabije zaraz, nie? Ja kompletnie go nie chcę używać. Wow, no trochę tu może być trudno. Nie rozumiem za bardzo jak to działa. Aha. To będzie trudne. Powoli. O. Kurde, ale to będzie trudne. To będzie mega trudne, ale dobra, uda mi się. Uleczmy się na maksa. Serio, ale to był nie fart ten strzał akurat. Dobra. Luźno, luźno. Zwolnimy przy samym przejściu. I już jestem bezpieczny. Git. Dobra, ja bym ciebie jeszcze zabił, wiesz? No, ale to jest hamuwa z niego. Dobra. Jeszcze raz strzel. Super. Kolejna część klucza już z nami. Czy tam kolejna runa. I możemy wracać. I tu nawet nie musiałem się martwić, co tutaj jest, bo i tak tędy przeszliśmy. Dobra, możemy przejść tutaj. A jeszcze będę musiał skumać, jak dotrzeć do tego lupo, bo ja bym bardzo chciał dostać mapę tej okolicy. Mam nadzieję, że dzięki zgarnięciu tego przedmiotu będę w stanie... O, ale fajne przejście. O, a to gdzie mnie teleportuje? O! Tego się nie spodziewałem. Tarcza! Odbijaj pociski podczas ataku wręcz, jakie to jest dobre! Co?
Co wy gadacie? Odbija pociski podczas ataku wręcz, po prostu. Ale to jest OP. Chwyć lasem jednego wroga podczas jednego skoku. I w dupie mam to rodeo, jak to jest beznadziejne. Zapomniałem, że mogę to wyłączyć, no tak. A, ja chyba nie ominąłem? A nie, nie ominąłem, dobra. Idziemy w stronę tego czego. No i tak, już teraz nie działa, to i mam normalnie tą tarczę. Ale to jest genialne. Takie pociski też mogę odbijać? Sprawdźmy to. O, dobra, trochę za wolno. Tak, i to się jeszcze odbija dalej. Ale super to jest. Nie, no, to jest najfajniejszy kamień, jaki na razie znalazłem. Ale to jest genialne. Z takimi szybkimi atakami to ja mogę takich przeciwników tłuc non-stop, się w ogóle nie martwić o to, że mi zadadzą jakiekolwiek obrażenia. Ale super. Dobra, idziemy otworzyć tę bramę za runy. Co to jest? Jakiś transkrypt? Objaśnienie, jak coś tam działa? Niezwykła tabliczka, jest pokryty dziwnymi znakami. No dobra, no, wracamy się do Tokka. I mam nadzieję, że otworzy nam przejście do tego drzewa z umiejętnością. Ała, ale coś się pojawił nieprzyjemnie. O, dobra, to już wiem, jak się tutaj dostać. Bardzo łatwo. Cześć, Lupo. Cześć, wierny duszku. Czy mi się wydaje, czy w tej części świata szczególnie trudno jest odnaleźć właściwą drogę? Te tunele prowadzą w najdziwniejszych kierunkach. Ciekawe, od czego to zależy? Nietypowa struktura korzeni? Zepsucie? Cóż, tak czy siak, to wspaniałe wyzwanie dla kartografa. Spoko, ja mam, ile mam blasku? 4200. Idę zaraz kupić ten potrójny skok, no to mi mega ułatwi całą eksplorację. Czy wy sobie żarty robicie? Czy ty mi właśnie sprzedałeś wszystko to, co ja widziałem tutaj już? I czy ja naprawdę poszedłem od razu w prawo, nie widzę tutaj teleportu? Najgorzej! Nie lubię tej miejscówki, nie podoba już mi się. Ale przypał! No tak, ominąłem kompletnie te studnie. O Boże. Dobra, coś tutaj jest? Raczej nie. Więc wracamy się na górę. Tylko jak to zrobić? Okej, już widzę, jak to zrobić. I raz. I teraz co? A, dobra, do ściany po prostu. I dwa. I trzy. I cztery. I jesteśmy. Cześć, Tokku. Ach, jesteś z powrotem. Masz ze sobą tabliczkę? Ach, to wskazówka do odczytania kamieni. Dobrze by było mieć to wcześniej, hmm? Ale zaraz, nieważne. Wszystko zapisane jest w SPAC. Cóż, to bezużyteczne. A! Największe skupisko blasku. On mi 1000 blasku dał. No! Ale kozak. To wpadłby na pomysł, żeby zapisać runę służącą do otwarcia drzwi, a potem zamknąć ją za tymi drzwiami. I to zapisano w SPAC. Ech. A, zapisano w SPAC, że to jest tam chyba... porada, żeby do tego... A, dobra, czyli teraz tak. Najdłuższy, najkrótszy, najdłuższy. Najdłuższy, najkrótszy. Najdłuższy. Dwa razy średni, najkrótszy. I najdłuższy. Tak jest. Prosta rzecz, ale powiem wam, że... Jakbym nie miał dobrego dnia, to bym ja nie zgadł tego tak od razu. Ja bym przeczytał to, co on powiedział tak na szybciocha i poleciał dalej. Myślał, że tutaj będę musiał się wrócić później. Co tutaj dostaniemy za umiejętność? Jezu, jak ten pad od Xboxa wibruje, jakby chciał mi z rąk wyskoczyć. Światło przodków. Światło pradawnych przodków napełnia cię mocą. Wszystkie ataki zadają teraz 25% więcej ubrania. Po prostu. Okej. Okay. Myślałem, że dostanę nową umiejętność, ale dodatkowe obrażenia po prostu. I 25% to jest naprawdę dużo, kozak. Coś mi powiesz, że otworzyłem przejście? No, to samo mówisz. Okej, okay. Wiecie co? A, i czy jestem w stanie tutaj się dostać? No nie jestem, broń Boże. I szybko, lecimy.
No nie, nie ma szans, nie ma szans się tam dostać. Nie, nie wiem tak naprawdę, co ja powinienem tutaj zrobić. Bo nic tu tak za bardzo nie widzę do ogarnięcia. No nie wiem, nie mam naprawdę pojęcia. Dobra, ja bym się wrócił do... tutaj. Do Groma, do tych wszystkich innych NPC-ów. Chcę sobie kupić to moje szybsze poruszanie się. Znaczy szybsze poruszanie się. Potrójny skok. Czyli musimy pogadać z Orfem? Czy jak on tam się miał? On chyba tutaj po prawej był zawsze. Tak mi się wydaje. Opfer. Obydwaj znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Czy też to należało... Co? Nie, coś zepsutałem. Nie o co zrobić na mnie wrażenie, lecz muszę przyznać, że cię nie doceniłem. Kiedykolwiek zajdzie potrzeba, możesz na mnie liczyć. A dziękuję ci bardzo. U ciebie był potrójny skok? Może nie. Podwodny oddech, oddychaj pod wodą, piorun. Wstrząsający grzmot. O, a gdzie ja kupowałem potrójny skok? To może była ta, to może była... Był kamień do kupienia. Tak mi się wydaje, że tak może być. Rozpalmy ten ogień. Gdzieś tutaj dostanę. A myślałem, że jakiś może secret room tutaj jest, coś w tym stylu. Z tobą już gadałem chyba, nie? Czasami trochę wędruję, kiedyś zaszedłem na rozlewiska, bardzo tam ładnie. Za źródłem znajduje się wielkie koło, z góry jest bardzo ładny widok. Jeśli pójdziesz na zachód od koła, dojdziesz do rozlewiska. Okej, dzięki za info. A i tak w ogóle, to ja tutaj jeszcze nie byłem na tych... No wiecie gdzie. O, i tutaj też się mogę dostać od razu bez kręcenia. O, tylko że mi to musi wyjść git za pierwszym razem. A czemu ja nie mogę tego drugiego ataku wykonać? X, no normalnie jest to. A, bo jestem nad tym. Tak, jak tutaj klikam X w locie, to nie mogę ataku wykonać, bo gra myśli, że chce dotknąć studnie życia. Jestem w stanie się tutaj dostać? Tak szybciochem? Tą moją głupią techniką atakowania? Jestem. Okej, ale tu już nie mogę się dostać. Najgorzej. Dobra, wskoczmy sobie po prostu po tej lampie. Czy po tym kwiatku, jak to tam się nazywa. Jestem w stanie cię sięgnąć? Nie jestem, dobra. Ech, muszę naokoło iść, najgorzej. Chociaż tak tutaj chciałem iść, do Twilena pogadać. Ty masz ten potrójny skok? O, coś było o szepczącym tym, lesie. Też miałem kiedyś przyjaciółkę, za nim pozostały mi tylko błyszczące kamienie. O tak, podziwiam twoją siłę i zapamiętam twoje imię. Ori. Ty masz ten kamień na potrójny skok? Tak, to jest kamień, ale słabo. Słabo, że potrójny skok jest kamieniem, bo będę musiał coś wyrzucić. A ja mam fajne kamienie. Ja mam naprawdę fajne kamienie. I za co ten potrójny skok dać? Za wytrzymałość, brawurę, tarczę? Nie. Zamiast tej precyzji bym dał, chociaż to też jest fajna sprawa, ale no... Dam zamiast tej precyzji, na razie. Nie wspinaczka, o Jezu, weź to, o, zdejmij, potrójny skok. Co jest do ulepszenia jeszcze? Wytrzymałość do ulepszenia, brawura jest super do ulepszenia. No, precyzja byłaby super. No i opłacałoby się tą obfitość blasku, żeby więcej blasku zganiać, ale serio, nie wiem, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. I u niego na dodatek tego nie mogę ulepszyć. Już posiadasz ten przedmiot. Ciekawe, muszę znaleźć innego gościa od tego. Żywotność, energia, podcięcie skrzydeł, podmiana, wydajność. A, przepraszam, ja tutaj nie chciałem kupować nowych, ja chciałem tutaj ulepszyć. O, ulepszenia. Rodeonie, brawura, spoko by była. No to obfitość blasku od biedy. Już wykupię całą, ile mogę. Magnes nie, precyzja nie. No i brawurę ciśniemy. Jezu, ale teraz bije. I nie mam w ogóle nic blasku ze sobą. O Jezu, jak zostają za sobą ślad. Jakbym miał, kurde, jakimś podmuchem zaraz kogoś strącić. Dobra, idziemy. O Jezu, myślałem, że się żeś nie złapał. Bym cię zatłukł po prostu. Jak mapa wygląda? Tutaj mamy jakiś sekrecik, do którego nie za bardzo wiem, jak mam się dostać. Oprócz tak. No to jest najlepsza taktyka. Z tym skokiem dodatkowym. To jest naprawdę super taktyka. Tylko nie działa od ściany, z tego co widzę. Spróbuję jeszcze raz się tu dostać. Muszę się dobrze odbić za pierwszym razem. A to wcale nie jest takie
Łatwe, bo się odbijam od ściany jak głupek. O, no i super, udało się tutaj dostać. Nie mam zielonego pojęcia, czy powinienem to zrobić w ten sposób, ale nie wiem. Udało się. To ja, Mok Odważny, pamiętasz mnie? Nikt nie mógłby zapomnieć mojej bohaterskiej walki ze wściekłym wyjcem. Opowiadaj o niej, proszę, to da wszystkim nadzieję. Okej, czyli tutaj mamy jedynie jeszcze zdrowie do zgarnięcia. Bardzo dobrze, że przywróciłem na zdrowie, to mi się przyda akurat. To wygląda, jakby tam było przejście sekretne po prostu od tylca na ten, no właśnie, na ten hamak. Okej, czyli tutaj już wszystko, ale jeszcze zanim skończymy odcinek, mogę zrobić jedną rzecz. Mamy 6 punktów, znaczy 6 gorleckiej rudy i możemy tę gorlecką rudę na coś wydać. O, słyszałem o twojej przyjaciółce, tak wiele rzeczy się ostatnio rozpada. Mam nadzieję, że wydobrzeje, gdy rozproszone światło się zjednoczy. My, Gorlekowie, dawno temu w naszej rodzinnej krainie położonej daleko na wschodzie, wzięliśmy pod opiekę fragment tego światła. Nasze wieże wznosiły się wyżej niż wzgórza, zanim przed wiatr i piasek, zrównując je z ziemią. Uważaj na siebie, jeśli tam pójdziesz. To nieprzyjazne miejsce. Tak, chcę ci pomóc w zadaniu. O! Oczyś wejście do jaskini. To stare wejście do jaskini wygląda... A, okej. Okay. No to jaskinia mnie średnio interesuje na razie. Gorlecki szlif. Moki mają rację, budowanie to tylko połowa pracy. Gdy brakuje zdobień, wszystko wydaje się niedokończone. Okej. Dach nad głową. No dajmy więcej domów dla więcej Moki. Co, jedna rodzina ma tylko mieszkać? Bez przesady. Niech każdy ma swoje własne cztery ściany. Więcej domów oznacza więcej Moki. I co? Mogę z nimi pogadać na przykład? Bo one się teoretycznie wszystkie tutaj wyświetlają. Problem jest tylko taki, że ja nie wiem, z kim gadałem, z kim nie. I to mnie ciekawi. O właśnie, bo to jest kamień do zgarnięcia. Czemu ja tutaj nie byłem wcześniej? Idziemy tu. Tylko tu się dostać już nie będzie tak łatwo. Okej, dobra, jednak będzie tak łatwo się tutaj dostać. Z tobą gadałem? Nie, dobra, jednak nie będzie tak łatwo się tutaj dostać. Dziwne. Przelećmy tutaj na razie po prostu. Doskoczmy tu. Potrójny skok już mam. O, i teraz udało mi się tutaj wskoczyć. Super. Kolejny blask dla mnie. Wiele kombinowałem z tymi atakami podczas lotu, żeby wydłużyć sobie lot, a teraz ten potrójny skok, no nawet jeśli nieprzydatny w walce, to mi wykróci po prostu czas tego kombinowania. Otrzymano nowy kamień. Wrogowie uprzedzają więcej blasku, ale mają więcej zdrowia. Takie, bym powiedział, przeciętne. Mało mnie interesuje to, szczerze mówiąc. I tutaj mamy też jeszcze fragment ogniwa energii. A energia przecież by mi się przydała jak najbardziej. O, mogę tutaj wejść. To jest ten nowy domek chyba. Albo i nie? O! Nie no, ja naprawdę się czuję, jakbym ich obrabiał tutaj. Ale nikt nie widzi to. Ciekawe, co to jest. Nikt nie widzi, troszkę blasku zgarnąłem. To są nasze zapasy, a nie wasze. Dobra, muszę teraz tylko jeszcze tutaj... A nie, żadnego trzepotu nie potrzebuję, mogę po prostu zrobić tak. I lecimy do góry. Czemu tutaj nie wszedłem wcześniej? Nie mam zielonego pojęcia. Aha, bo to jest schowane w domku. Ja kompletnie na to nie zwróciłem uwagi. Do tego domku przecież nie wchodziłem. Kolejny blask. I fragment ogniwa energii. Super. I na dodatek jeszcze więcej blasku dla nas. Dobra, fajne zakończenie odcinka. Przynajmniej w końcu coś miłego się dzieje. Bo ten ostatni odcinek to powiem wam, że taki teorii takie niezaprzyjemne jest. Kurde, czasami nie wiem, czy chcę dalej w tę grę grać, bo jeszcze tylko więcej szkody narobię temu światu. Ale dobra, jak na razie jest bardzo fajnie. Ja wam bardzo dziękuję, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!